Patriotyczny mural na ścianie gdańskiego bloku, gigantyczny obraz upamiętniający bohaterską obronę Poczty Polskiej, powstał na zlecenie Stowarzyszenia Kibiców Lechii Gdańsk Lwy Północy. Jego autorem jest gdański artysta Marcin Budziński. W pracy nad powstaniem muralu pomagali mu mieszkańcy i kibice. Prace trwały około 10 dni, wziął w nich udział, no, można powiedzieć, że około 20 osób nawet malowało. Byli to i kibice Lechii, i mieszkańcy Przymorza, zarówno część męska, jak i żeńska. Inspiracją do powstania muralu był znaczek pocztowy wydany w 19. rocznicę wybuchu II wojny światowej i ataku na Pocztę Polską. Na wielkim znaczku artyści namalowali pocztyliona Sylwestra Płoszyńskiego, uczestnika walk w obronie poczty, który dostał się do niewoli i, podobnie jak większość aresztowanych pocztowców, został rozstrzelany. Chcieliśmy takim trochę plakatowym sposobem myślenia potraktować ten temat. I jakby takim symbolem poczty jest znaczek pocztowy. I także stąd właśnie znaczek. My też ten znaczek delikatnie przerobiliśmy. Pojawiła się między innymi pieczątka z datą i mówiąca Gdańsk, Polska, oraz w prawym górnym rogu namalowaliśmy dodatkowo dziurę po kuli, która ma symbolizować to bestialskie rozstrzelanie pocztowców przez niemieckich żołnierzy. Mieszkańcy, którzy na co dzień obserwują obraz na ulicy Chłopskiej 24, są zadowoleni, że na ścianie ich bloku powstał wyjątkowy, patriotyczny mural. Fajny jest. Podoba mi się. Upiększa to właśnie. No i o historii mówi. Bardzo mi się podoba. Wrażenie korzystne. Pierwszy raz to widzę dzisiaj. Była zamazana, a w tej chwili jest naprawdę, naprawdę piękny. Mural powstał w 10 dni, ale przygotowanie całego projektu zajęło prawie rok. Pieniądze na jego stworzenie zebrało Stowarzyszenie Lwy Północy.